Dzień dobry, będzie reasumpcja losowania, ale to dopiero o godzinie 15. U nas w studiu oczywiście to wszystko sobie skomentujemy, sprawdzimy, dlaczego do tej reasumpcji doszło, kto tam zawinił, kto się pomylił. Może też Maciek Sawicki opowie nam o tym, jak ewentualnie to wyglądało w przeszłości, jeżeli chodzi o pomyłki w Polskim Związku Piłki Nożnej. Natomiast na razie jesteśmy z Mateuszem Borkiem. Kiedy Maciek pracował w Polskim Związku Piłki Nożnej, to nie było żadnych pomyłek. Mogło się zdarzyć, że była ciepła i zimna kula, ale na pewno nie było pomyłek. Czy to było opłacone? Nie wiem, wiesz. Witam serdecznie. Dobrze, Mateusz, także dzisiaj błyskawicznie, bo ten program też będzie ze względu na to losowanie krótszy. Przechodzimy sobie od razu do weekendowych sukcesów Polaków. Zobaczymy, jak naszym zawodnikom szło w ten weekend, no bo tam wielu zawodników wcale się nie zapisało, jeżeli chodzi o gole, jeżeli chodzi o asysty, czy ta grafika się pojawi? Pojawiła się. Mamy kolejny gol Łukowicza na trzecim poziomie rozgrywkowym w Niemczech. Jest gol Adriana Mierzyjewskiego, asysta Dawida Kopacza, asysta Augustyniaka, asysta także Łukasza Gikiewicza, który niestety ma teraz trening, dlatego też nie mógł się z nami połączyć. No i sporo sukcesów naszych bramkarzy. Czyste kąta Stryjka Fabiańskiego, Gikiewicza, Kurto, a także Szczepankiewicza z Rot-Weiss a także czystego kąta nie było, natomiast obroniony rzut karny Mateusza Lisa, którego też wybraliśmy na kozaka tego weekendu, bo trzeba powiedzieć, że nie gra w mocnym klubie. Ten klub, a więc jego Altay, przez kilka kolejek był nawet liderem tureckiej ekstraklasy. No teraz wiedzie im się dużo gorzej, natomiast jeżeli mają na coś liczyć i mają liczyć na punkty, to zawsze kluczem do tych punktów jest Mateusz Lis. Przyjemna historia. No, tydzień temu rozmawialiśmy z bramkarzem Erzurumsporu, a więc kolegą naszym Szumskim. Natomiast też ta dyskusja z Mateuszem Lisem, ona była dla mnie budująca, ona była taka, powiedziałbym, poznawcza, jeśli chodzi o kontekst geograficzny, o kontekst obyczajowy. Ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że no, ten chłopak znalazł swoje miejsce i ja mam nadzieję, że dobre występy w Altaju, one będą przepustką do lepszego klubu, bo niewątpliwie jest chłopak ceniony, jest w dobrej formie, także życzę mu, żeby trafił do Stambułu, do któregoś z tych dobrych klubów. No to tylko dla uporządkowania, to spotkanie z Hatajsporem przegrane 1-2. Nie udało tym razem się zdobyć punktów. Mateusz, szybko przechodzimy do MLS. Za nami wielki finał. Portland Timbers Jarka Niezgody. Niestety uległo New York City. Wygrana, natomiast musimy powiedzieć, że 36 minut Jarka Niezgody, 20 kontaktów z piłką, jeden strzał zablokowany i znowu musimy gdzieś mówić o takim meczu, przez który przeszedł Jarek Niezgoda, ale tam niewiele było impulsów z jego strony. No widać, że cały czas gdzieś tam trener rozważa Jarka w kontekście potencjału, bo to, o czym mówiliśmy, nie przepracował normalnie okresu przygotowawczego. Wiemy, że to jest chłopak, który się od dłuższego czasu zmaga z kontuzjami i po raz kolejny żywię nadzieję, że w perspektywie następnego sezonu to będzie normalny, dobry Jarek Niezgoda. Pamiętasz, dyskutowaliśmy o tej konkurencji, tam bodaj jest 6 napastników w tym klubie. Na czele z Morą. Tak, pojawił się Niezgoda w miejsce Asprey w 84 minucie, bo też trzeba powiedzieć, że to spotkanie nie zostało rozstrzygnięte w 90 minutach. Najpierw w 41 minucie bramka Castellanosa, a potem wyrównanie Mory już w 90 minucie. Czyli takie nowe życie dla piłkarzy Portland, natomiast nie udało się z tego nowego życia skorzystać. Ostatecznie konkurs rzutów karnych tam raz pudłowali zawodnicy Nowego Jorku, dwa razy zawodnicy Portland. Jarek nie strzelał? Jarek nie strzelał właśnie. To mnie zdziwiło, że Jarka nie było w gronie zawodników wytypowanych do strzelania jedenastek. To po pierwsze. Po drugie, no jednak zobacz, że to prawdopodobieństwo niezdobycia mistrzostwa MLS jeszcze 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu przez Polaka wydawało się niemożliwe. Tak. Nawet sądziliśmy, że zagra dwóch polskich napastników w tym finale i ktoś po to trochę sięgnie. Tymczasem no, odpadł Buksa, odpadł Przybyłko, wcześniej odpadł Patryk Klimala i ostatecznie w finale też przegrał ten, który, no umówmy się, z tej czwórki napastników miał zdecydowanie najmniejszy wpływ na drużynę, ma najmniejszy wkład w to, że Portland jest w tym finale. To był kolejny finał Portland, które
po raz ostatni, jedyny sięgnęło po to trofeum w 2015 roku. Natomiast no też ta historia New York FC. Pamiętamy, że to jest jednak klub, który został założony w 2013 roku. Debiutował w MLS-ie w 2015 roku. Na początku gdzieś tam głównie słynął z tych głośnych nazwisk, bo pamiętamy, no tam między innymi Dawid Villa, tam też grał w tym klubie między innymi Andrea Pirlo, natomiast dopiero teraz w 2021 roku sięgnięto po mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. No to na pewno jest klub, który się musi kojarzyć z pieniędzmi, bo 80% udziałów w New York FC ma Al Mubarak, czyli szef Manchesteru City, 20% firma Yankee Global Enterprises, także no tutaj pewnie będą pieniądze i mam nadzieję, że to zwycięstwo w MLS jeszcze napędzi jakby finansowo, organizacyjnie te instytucje pod tytułem New York FC. Łatwej drogi do finału na pewno nie mieli, bo powiedziałbym, że chyba trafili na dwóch faworytów do zdobycia ogólnie całego tytułu, biorąc pod uwagę oczywiście New England Revolution Adama Buksy, a także Philadelphia Union Kacpra Przybyłki, bo w tej kolejności oni wyeliminowali Polaków z gry o tytuł, ale no to jednak są dwa czołowe kluby, które zawsze marzą o tym, żeby po ten tytuł sięgnąć. Puknęli trzech polskich napastników po drodze. Tak. Fakt, sporo było tych rzutów karnych, bo też pamiętamy, jak wyglądała ta rywalizacja z New England Revolution. No chyba tego klubu najbardziej należy żałować, bo jednak myślę, że tam był potencjał, że w świetnej formie kilku piłkarzy New England na czele z naszym Adamem Buksą, także bardzo mocno szykował się na te playoffy Bruce Arena, żeby spuentować gdzieś swoją karierę trenerską zdobyciem tytułu w tym sezonie, no ale jak to czasami w życiu, nie wyszło. No dobrze, mówimy o naszych napastnikach w MLS, także mamy tego, który jest wielkim fanem bitki na gołe pięści, a więc Gromdy, Patryk Klimala jest z nami. Znaczy nie wiem, czy jest fanem, bo szczerze mówiąc Patryk przyjechał, ja mu zostawiłem bilety i tylko do mnie pisał po samej gali, ponieważ ja byłem gdzieś może tam, sprzedał po tym. Ja gdzieś byłem w amoku zdarzeń, Patryk pewnie w natłoku emocji, więc nie wiem, podobało się? Witam serdecznie. Tak, zdecydowanie podobało to, zupełnie emocje takie, bo po całym Gromdzie no gdzieś nigdy wcześniej takich rzeczy nie widziałem, więc to było takie, no trzeba to zobaczyć, nie da się tego opisać. Parę razy tam gdzieś przeleciałeś obok mnie, ale byłeś na tyle zalatany, że gdzieś tam nie zaczepiałem, nie zawracałem głowy, więc byłem, nie sprzedałem, byłem. Słuchaj, a powiedz mi, bo ty widziałem, że tak dosyć często spotykasz się z Adamem Kownackim, naszym pięściarzem kategorii ciężkiej w Nowym Jorku. Adam kocha piłkę. Adam kiedyś jeszcze jako kibic przyjechał na Mistrzostwa Europy. Pamiętam, gdzieś tam się bliżej poznaliśmy w hotelu w Marsylii. Wcześniej tylko widywaliśmy się przy okazji walk Tomka Adamka, kiedy przyjeżdżał do Prudential Center. To jest tak, że ty od zawsze miałeś słabość do sportu walki? Lubisz oglądać boks, MMA, walki na gołe pięści? Czy to gdzieś no, miłość do tych dyscyplin się zrodziła przez prywatną znajomość z Adamem? Nie. Zdecydowanie nie. Z Adamem miałem przyjemność trenować, ale to już moja tak jakby pasja, to można powiedzieć, że to jest. Ja lubię trenować, lubię oglądać sztuki walki. Trenowałem niejednokrotnie z mistrzem świata, z Cieślińskim w Siewolicach, tam obok go przyjechał u nas. On był mistrzem świata kickboxingu, jeżeli się dobrze orientuję. Kilka razy tam potrenowaliśmy z Michałem Bobrowskim, do swojego czasu też trenowałem, więc to gdzieś tam wcześniej wszystko wyszło, ale gdzieś nie ukrywam, zacząłem się bardziej interesować, odkąd gdzieś tam się bliżej poznaliśmy z Adamem. A, Michał gdzieś tam się zgubił troszeczkę życiowo chyba w ostatnim czasie. A powiedz mi, ty w ogóle byłeś na jakiejś walce Adasia w Stanach? Nie, miałem jechać na tą ostatnią walkę, ale wypadł na mecz z Miami. Niestety nie miałem możliwości. Słuchaj, no to powiedz mi tak już, puentując ten wątek sportu walki. Widziałbyś się w takich walkach na gołe pięści, czy niekoniecznie? To znaczy, że gdzieś na początku, jak tam oglądałem, to gdzieś byli tam moim zdaniem ludzie, którzy tam niekoniecznie powinni się znaleźć, ale teraz jak patrzę już na tych zawodników, to tam nie ma przypadku, tam ludzie są profesjonaliści moim zdaniem, tam nie ma miejsca dla takich ludzi.
Słuchaj, ja też wiemy, że będziesz zmieniał stan cywilny. Pojawił się ostatnio jakiś nowy tatuaż, jak widziałem na twoim Instagramie. Jak też idzie ci w tym życiu prywatnym, kiedy ślub? Jak to wszystko wygląda? Bo dzisiaj też chcieliśmy ściągnąć cię tutaj do studia, natomiast powiedziałeś nam, że sporo obowiązków związanych właśnie z organizacją ślubu. Tak, musiałem być z samego rana już w kościele. Mieliśmy tam papierkową robotę do załatwienia w Poznaniu. Od razu po tym pojechałem do, przyjechałem tutaj, jestem teraz w Poznaniu, tutaj u Jakuba Wysowskiego i u Gatunu, no, trenujemy razem od dobrego tygodnia. A jeśli chodzi o te sprawy weselne, my już wesele mieliśmy mieć z moją małżonką, bo już mamy ślub cywilny. Mieliśmy mieć 22 maja, przez to, że poszedłem do Nowego Jorku, to wszystko się przesunęło w czasie i będziemy mieć ten ślub 8 stycznia. No i jestem szczęśliwy. Słuchaj, to wiesz jak Tomek Adamek zawsze mawia, pozostając gdzieś w tej retoryce ludzi sportu walki, że ty dopiero 8 stycznia będziesz żonaty, bo on mówi, jak nie kościelny, to się nie liczy, to dalej kawaler, żaden mąż, żaden ślub, żadne małżeństwo. Za twoimi plecami 7 bramek, 6 asyst, czyli w liczbach to wygląda dobrze. Jakie ty masz przeświadczenie? To był świetny sezon, dobry sezon, czy poczucie niedosytu? No z mojej strony duży niedosyt jest, ponieważ jak gdzieś analizowałem z trenerami ten sezon od razu po i mieliśmy analizę i było około 30 sytuacji, w których ja mogłem strzelić bramkę. I jak sam po sobie wiem, patrząc nawet na ostatni mecz w playoffach, gdzie nie wyszedłem od pierwszej minuty, tam szedłem bodajże w 60 minucie, miałem dwie sytuacje 100%, gdzie powinienem strzelić bramkę. I tej bramki nie strzeliłem i takich sytuacji było mnóstwo, choćby z Cincinnati, gdzie miałem 3 sytuacje, w których powinienem strzelić bramkę, to na tych 2 przykładach już mam 5 bramek więcej, więc myślę, że tutaj skuteczność kulała i to bardzo kulała w tym sezonie. Ale patrząc pod kątem innym, że 1,5 roku nie grałem, to myślę, że ten sezon był dobry, patrząc ogólnikowo, ale jak gdzieś w środku wiem, że stać mnie na dużo więcej. I przede wszystkim ja poszedłem do Nowego Jorku, żeby dawać jakość dla zespołu i żeby ciągnąć zespół do przodu, a gdzieś pod koniec to co ludzie ode mnie wymagają, gdzieś nie do końca robiłem tak, jak ja bym sam też od siebie wymagał. Patryk, jaka jest reakcja na Padziora, że przychodzi mecz playoffów i jednak ty zaczynasz na ławce rezerwowych? No to rzadka jest sytuacja, że jednak ktoś, kto tutaj jest gwarantem bramek, asyst, jest pierwszy w tej wewnętrznej klasyfikacji w klubie, zaczyna mecz z ławki. Ty potrafiłeś to zrozumieć? Nie wiem, wziął cię trener Struber na jakąś rozmowę indywidualną, żeby ci jakby tutaj przedstawić argumentację tej koncepcji personalnej, czy po prostu przyszedłeś do szatni, zobaczyłeś 11 wypisanych i siebie wśród piłkarzy rezerwowych? No na pewno była to niespodzianka dla mnie, bo cały sezon grałem. Te pierwsze podejrzewam 2-3 mecze grałem po 45 minut, tam po 30, bo nie wprowadzali w ten zespół. No i zostałem zawołany na rozmowę, no i myślę, że każdy mądry napastnik, zawodnik wie, jeżeli jest zwołany przed meczem, to coś tutaj jest nie tak. No i zostałem zawołany na rozmowę, już wiedziałem, o co chodzi i została mi przedstawiona sprawa tak, że nie wychodzę od pierwszej minuty, bo po prostu mamy taki taktyczny plan. Ja powiedziałem do trenera, że w żadnym stopniu nie zgadzam się z tym, nie rozumiem, ale że może oczekiwać ode mnie profesjonalizmu i dobrego podejścia do tego. I to już nie jest czas, w którym ja będę się obrażał, bo po prostu nie, to nie jest ten poziom, żeby się obrażać. Czy byłem zły? Oczywiście, że byłem i do dzisiaj, jeżeli mnie ktoś zapyta, czy była to dobra decyzja ze strony trenera, uważam, że nie. Ale no, uszanowałem to, zaakceptowałem to i po prostu no, wyszedłem w 60 minucie i uważam, że zagrałem dobrze, ale po prostu gdzieś nie na tyle dobrze, żeby dać gdzieś tą iskierkę i tą bramkę dla zwycięstwa. A dzisiaj jakbyś miał wskazać taki jeden aspekt, w którym chciałbyś się poprawić w przyszłym sezonie, to co by to było? Bo my też widzieliśmy na pewno, jak duży progres zrobiłeś pod kątem takiej siły fizycznej, tężyzny w Celticu i to też procentuje teraz w New York, bo nawet jak oglądamy twoje spotkania, to widać, ile i jak często schodzisz do boku, walczysz i pomagasz swojemu zespołowi. Myślę, że najbardziej tutaj u mnie kuleje czas między przyjęciem a uderzeniem. Myślę, że to jeżeli to skrócę i poprawię to przyjęcie i skrócę ten czas między przyjęciem a uderzeniem w polu karnym, to,
to będzie to na pewno dobry prognostyk do tego, żeby strzelać tych bramek dużo więcej. Ja mam pomysł, jak to zrobić. Słucham. Nie przejmować, tylko uderzać bez przyjęcia z pierwszej. To dobry pomysł. Miałem zatem, ale miałem kilka takich sytuacji, gdzie naprawdę Cincinnati, gdzie Przemek Pytoń bronił mi dwie sytuacje, z których mogłem uderzać z pierwszej piłki, ja przyjmowałem, więc... Też dobra rada. Słuchaj, Patryk, powiedz mi, czy twoim zdaniem mistrzostwo MLS zdobył zespół najlepszy w przekroju całego sezonu, czy masz takie przeświadczenie, że oni byli na przykład daleko za piłką New England? Tutaj powiem tak, my graliśmy z New England, ja grałem z New England 2 razy, z New York City graliśmy chyba 3 razy. I gra New England, sposób poruszania się, mądrość poruszania się i grania tego zespołu, myślę, że jest na dużo wyższym poziomie niż na poziomie New York City. Porównując te dwa zespoły, uważam, że oczywiście gratuluję dla New York City, bo no wygrali, są najlepszym zespołem na ten moment u nas w lidze, ale uważam, że gdzieś to brakowało tego szczęścia New England, bo byli zdecydowanie lepszym zespołem. Gdzieś na końcu te karne też tam nie do końca zagrały w New England i ostatecznie przegrali ten mecz, ale ja uważam, że grałem 3 razy z New York City i 2 razy z New England i uważam, że dużo lepiej mi się grało, dużo łatwiej mi się grało, jak grałem przeciwko New York City, co też pokazuje wynik, bo na 3 spotkania były 2 wygrane nasze, 1 remis, a z New England, no, jak wiemy, przegraliśmy 2 mecze, więc gdzieś tutaj myślę, że to pokazuje, że New England moim zdaniem było najlepszym zespołem w lidze. Oczywiście mówię o naszej tej konferencji, bo nie wiem, jak wyglądały zespoły z tej drugiej, ale moim zdaniem New England było najlepszym zespołem, było moim zdaniem faworytem do wygrania MLS. Słuchaj, ja tak patrzę, 4,3 miliona euro zapłacił twój klub za ciebie z Celticu Glasgow. Nie wiem, być może się mylę, mam takie przeświadczenie, że to jest jeszcze kwestia kilku miesięcy, może jednego sezonu i ty będziesz gotowy, by wrócić do Europy. Nawet przykład Przemka Frankowskiego, no, który grał w klubie dziś pewnie dosyć przeciętnym jak na realia MLS-u, a widzimy, jaką furorę robi w lidze francuskiej. Amerykanie mówią long term goals albo short term goals. Ten long term goal, no to pewnie jednak no, musi gdzieś tam zmierzać w kierunku Europy i powrotu na stary kontynent, jeśli mówimy o tej poważnej piłce. Czy dobrze ci w Nowym Jorku na tyle, że za chwilę, nie wiem, na 5 kupisz apartament i tam zostajesz na lata? Bardzo dobrze mi jest w Nowym Jorku, ale przechodząc do Celticu, do Red Bulla, byłem świadomy, po co tam idę. Wiedziałem, że muszę się odbudować jako zawodnik, co uczynię w tym sezonie i no znacie mnie wszyscy z tego, że nigdy skromny nie byłem i nigdy nie będę i ja uważam, że ten sezon, który będzie teraz, będzie moim ostatnim sezonem w MLS. Biorąc pod uwagę, jak byłem przygotowany, czyli praktycznie w ogóle nie miałem przygotowania przed sezonem i biorąc pod uwagę, jak grałem bez przygotowania, biorąc pod uwagę też, co robię teraz, tutaj w tym momencie, gdzie mam jeszcze 2 miesiące do startu tak naprawdę pierwszego meczu, a ja już jestem naprawdę w dobrej formie. Myślę, że no wszyscy bierzemy to pod uwagę, że gdzieś ten, może nie na ten moment, Leeds to nie, ale myślę, że ten Salzburg jest w moim zasięgu jak najbardziej. No i ja w to celuję, tak? Ja celowałem w to od samego początku, odkąd usłyszałem o Red Bullu i robię to wszystko, żeby dojść do tego Red Bulla Salzburga, a później już jest wszystko otwarte przede mną. Ja mam ambicje bardzo, bardzo duże i myślę, że stać mi na to, żeby to uczynić. A powiedz mi, ty dzisiaj w tym Nowym Jorku, rozumiem, że kiedy się musisz stawić na przygotowaniach i powiedz nam od razu, czy to jest tak, jak bywało kiedyś, że większość klubów MLS jeździło do Bradenton na Florydę, gdzie jest takie centrum treningowe przy polu golfowym, czy wy będziecie już się w tej zimowej aurze przygotowywać na własnych obiektach? My mamy już przerwę jako taką treningów, mamy od 20 listopada aż do 15 stycznia. Okay. Więc ta jest praktycznie 2-miesięczna. My wyjeżdżamy na Florydę na przygotowania, gdzie nie mam pojęcia, tylko słyszałem, że gdzieś na Florydę, ja gdzieś tam nie zagłębiam się w to, gdzie konkretnie. Ale no, ta przerwa jest naprawdę bardzo, bardzo długa i myślę, że
że jest to czas naprawdę na fajne przygotowanie się do tego sezonu i no i tyle. Patryk, a ja jeszcze mam takie pytanie, bo ty też mówiłeś o Salzburgu i dzisiaj jak patrzymy nawet na trenera Strubera, to jest trener w 100% wychowany przez Red Bulla, bo on był wcześniej także w Akademii Salzburga, a także był w tym filialnym klubie, a więc Liefering, tam był trenerem i młodzieży i pierwszego zespołu. Powiedz, jak wygląda taka współpraca między tymi klubami i też jak wygląda na przykład Akademia wasza w MLS, bo też jest jesteśmy ciekawi, jak wygląda tam szkolenie młodzieży, w jaki sposób Red Bull tam w Ameryce próbuje stawiać gdzieś te pierwsze piłkarskie kroki. Powiem szczerze, że tak, jeżeli chodzi o akademię, to my za bardzo styczności z nimi nie mamy, ponieważ ci chłopcy trenują w tym samym miejscu, tylko ten ich ośrodek jest tak jakby oddzielony takim laskiem, więc to my tam nie mamy tak jakby dostępu, nie widzimy, jak oni trenują. A jeżeli chodzi o współpracę między klubami, to myślę, że ta współpraca jest dobra, ponieważ raz w miesiącu przyjeżdża człowiek, szef wszystkich szefów tam od transferów i rozmawia z nami jako grupa, bierze niektórych zawodników indywidualnie, mówi co też, co on wymaga, żeby poprawić indywidualnie od danej osoby. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że po prostu jest MLS i Europa to są zupełnie, powiedzmy, tam gdzieś oddzielne, tylko oni gdzieś współpracują tak, że mają pojęcie, że jest tam, powiedzmy, Klimala czy Clark w tym Red Bullu i gdzieś mają na uwadze to, jak my gramy, w jaki sposób i te mankamenty też gdzieś starają się nam podpowiedzieć, ponieważ ja dostałem kilkukrotnie reprymendę, że gdzieś muszę bronić lepiej i, no i to robię też. A powiedz, jak odebrano to zwolnienie Jesse Marsha w Stanach Zjednoczonych? Bo dla mnie to jednak jest spora niespodzianka. Ten trener pracował bardzo dobrze w USA. Potem pamiętamy staż w Red Bullu, w Lipsku jeszcze za czasów Rangnicka. Następnie samodzielna praca z sukcesami w Salzburgu. Natomiast to się wszystko dosyć szybko skończyło w tym sezonie po zastąpieniu Nagelsmana. Stany Zjednoczone są lekko zszokowane tą decyzją, brakiem wyników Marsha, czy jak do tego podchodzą? Powiem szczerze, że ja nie rozmawiałem z nikim na ten temat, więc ja tutaj jestem w ogóle poza tym tematem. Nawet powiem ci szczerze, nie wiem, o czym ty do mnie mówisz w tym momencie. No, chciałem ci powiedzieć, że amerykański trener już nie trenuje Red Bulla, już jest Domenico Tedesco, bo został Jesse Marsh zwolniony z Lipska. Wiedziałeś o tym, czy nie? Nie miałem o tym zielonego. Dobra, to zmieniam pytanie. To zmieniam pytanie, nie będziemy teoretyzować, bo może nie wszyscy wiedzą, że... Jesteśmy? Jesteśmy. Bo widzę ciemność. Że stadion Red Bulla, tego nowojorskiego, to jest w ogóle ciekawe, że on jest umiejscowiony w stanie New Jersey. Dokładnie w Harrison. Ja pamiętam, jak się idzie przez ten most, jak razem z kibicami tam kilka razy szedłem przez ten most właśnie w Harrison. I moje pytanie, czy ty mieszkasz w stanie Nowy Jork, czy jednak na co dzień żyjesz w stanie New Jersey? Nie, myślę, że biorąc pod uwagę wszystkie moje wcześniejsze perypetia, dla mnie jest zawsze bezpieczniej, jak ja żyję na przedmieściach, a nie w środku miasta. Więc jak dziś tutaj mieszkam na obrzeżach Jersey, ja mieszkam w Stadym, to jest około 10 minut, 15 od naszej bazy w New Jersey. Do Nowego Jorku mam około 45 minut, więc też tam często nie bywam. I myślę, że to jest akurat w moim przypadku dobre. A słuchaj, też odnosi się wiesz, tam są niższe podatki. Jedzie na zakupy do Mola, to New Jersey lepszy system podatkowy dla mieszkańców. Bo to wiesz, no, chcieli ich zachęcić, żeby ludzie szli do New Jersey z Nowego Jorku. Dlatego jest mniejszy podatek od wszystkiego. Słuchaj, wiesz co, jeszcze tak się zastanawiam, bo mamy różnych piłkarzy. Jeden piłkarz gdzieś po meczu potrzebuje się odciąć od piłki i całkowicie wyłączyć, a drugi gdzieś cały czas ogląda mecze, podpatruje też inne zespoły i innych zawodników. Jakim ty jesteś typem piłkarza? Dla ciebie to jest tylko zawód, czy gdzieś to jest nadal dla ciebie pasja i po meczach w wolnym czasie dalej, nie wiem, katujesz MLS, katujesz inne ligi europejskie? Ja meczy w ogóle nie oglądam. Chodzi o mecze typu Europa, to oglądam naprawdę już takie bardzo ważne mecze, albo naszą reprezentację. Albo Jagiellonię. A jeśli chodzi o swoje mecze, to jest analityk, który jest w klubie, którego zawsze proszę o to, żeby mi powycinał swoje momenty i gdzieś zawsze to oglądam, bo gdzieś mam po prostu na tyle
na tyle w sobie tej zagorzałości w tym wszystkim, że zawsze chcę iść do przodu i cały czas szukam gdzieś takich swoich mankamentów i myślę, że to też jest jeden z czynników, dlaczego jestem tutaj i dlaczego będę gdzieś jeszcze wyżej. Patryk, jeszcze dwa wątki, powiedziałbym, finansowe, ale nie bój się, nie będziemy cię pytać o pensję, bo rozumiemy, że jak przychodzisz z Celtiku do... Tak można sprawdzić. Tak, tak, kontrakty można sprawdzić. Natomiast wiesz co, chcę cię zapytać przede wszystkim, bo chcemy, żeby też to było edukacyjne dla naszych widzów, dla nas. Taksy dla piłkarzy w Stanach Zjednoczonych. Ty negocjując kontrakt, to rozmawiasz o kwotach netto czy brutto? Jeśli o brutto, to jaki taks dzisiaj płaci piłkarz MLS? Z tego, co ja mam informację, to kwotę się zawsze negocjuje brutto i ja płacę powyżej 37%. Ile dokładnie to jest, to zawsze się dowiadujemy bodajże w kwietniu przy rozliczeniach. Jeżeli tam jest coś za dużo, to zawsze to ten zwrot mamy, ale to jest powyżej 37% na pewno. Jeszcze jedna sprawa to salary cap, bo to przez dłuższy czas było najpierw tam chyba 320, a potem 380 tysięcy dolarów rocznie. To teraz jak to wygląda? Ile wynosi salary cap i ilu piłkarzy dzisiaj w skali klubu MLS może zarabiać więcej niż to przysłowiowe salary cap? To mi powiem, że zadałeś mi bardzo ciężkie pytanie. Mhm. Bo ja w ogóle nie orientuję się w takich sprawach, to bardziej by trzeba było pytać tutaj Magdziarza albo Pacanowskiego tutaj od nas fabryki futbolu, bo oni się zajmują tymi moimi sprawami, więc niestety nie wyedukuję ci tak. Okej, okay, a widzieliśmy tam ostatnio cię na Instagramie, że słynny Pele cię odwiedził w Nowym Jorku. Tak, polski Pele, Błażej Telichowski. Tak. Opowiadam, mówi, wyślij zdjęcie do Matego i napisz, że pozdrowienia od Pele. Nie mówił. Dopiero wtedy mi powiedział tą całą historię a propos Pelego. Ciekawe. No. A wiesz, że on strzelał po 60 bramek w sezonie, bo grał na pozycji środkowego napastnika w juniorach? Wiem, słyszałem to i zawsze jak uderzą z głowy, to zawsze mnie chwali. Tak. Marka. Słuchaj Patryk, to jedno tylko pytanie, bo tak zacząłem się teraz zastanawiać, jak opowiadałeś nam o MLS-ie. Wcześniej rozmawialiśmy o Szkocji. Pewnie Celtic był klubem z większymi tradycjami, większym też w skali europejskiej i skali światowej. Natomiast jak porównujesz te dwie ligi, to gdzie tobie się trudniej grało? W Szkocji czy w MLS-ie? Nie wiem, czy to ma być szpileczka, że grałem na tej szkockiej lidze, czy nie, ale... Tak to fajnie, a tak śmiałem żartem. No ja uważam, że MLS jest cięższą ligą, biorąc ogólnikowo pod lupę całą ligę, jedną i drugą, to uważam, że MLS jest dużo cięższe. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że w MLS jest bardzo dużo zespołów, bardzo równych, a w Szkocji jest tak, że jest, tak jak teraz możemy zobaczyć, jest połowa sezona, tam jest bodajże chyba 10 punktów czy 8 punktów już przewagi pomiędzy drugim a trzecim miejscem i chyba Celtic ma jeszcze dwa mecze mniej, więc oni tam po prostu Celtic, oni tam miażdżą w tej lidze i tam jest Celtic, Rangers i długo nic, więc ja uważam, że biorąc ogólnikowo pod uwagę te dwie ligi, to mi się osobiście ciężej może nie, ponieważ w Celticu grało mi się ciężej, tam było tylko i wyłącznie atak pozycyjny, tam wszyscy się bronili przeciwko nam i tylko i wyłącznie z tego powodu tam mi się grało ciężej, a tutaj no ja uważam, że MLS jest coś stylistycznie, uważam, że ligą taką jak może jakaś angielska liga, Championship, Premier League, coś w tym stylu, ponieważ tam jest akcja za akcją, tam jest cały czas orka w meczach i mi się to podoba, ja to lubię i uważam, że trafiłem do bardzo dobrego miejsca. A tak z pozycji piłkarza, to którego zawodnika w tym sezonie MLS uważasz, że no, to był kozak, to był zawodnik najlepszy, to był zawodnik, który robił na mnie wielkie wrażenie, kiedy widziałem go na boisku? To znaczy ja mam jednego człowieka, którego ja bym chciał mieć w drużynie i uważam, że
dzięki niemu bym naprawdę strzelił bardzo dużo bramek. To jest Carles Gil, czy Carlos Gil z New England Revolution. No ja uważam, że to, co ten chłopak podaje piłki, to co widzi na boisku, to szapowa. Ja osobiście chciałem takiego gościa mieć pod sobą. No to ostatnie pytanie. Czy to wesele będzie jedno czy dwudniowe? Czy będą grube poprawiny? Czy skończy się na sobocie? To znaczy, u mnie zawsze jest albo grubo, albo wcale. Więc nie będzie grube wesele, duże wesele. Czy się skończy po dwóch dniach, to zobaczymy. Ale 15 dotrzesz na trening. Tak. No dobrze, Patryk, dzięki wielkie. Dzięki życzymy bardzo. Ci powodzenia i trenuj, dzięki. Bo wiemy też, że chyba gdzieś na siłowni jesteś. Tak. Jestem, właśnie zrobiłem przerwę szybciutką, więc szybko lepiej nadrobię. Dzięki wielkie, dzięki. Trzymaj się. Cześć, papa, cześć. Tak, my tutaj dzisiaj troszkę byliśmy w formie podcastu, później też w trakcie rozmowy na chwilę zeszliśmy, ale już jesteśmy razem z obrazem, także przepraszamy wszystkich za problemy techniczne. Dzisiaj już pewnie nie będziemy kombinowali z żadnymi łączeniami, szybko przejdziemy przez kluczowe wydarzenia i kończymy z tego względu, że niedługo no, mamy te reasumpcje losowania. Słuchaj, Mateusz. Mówiłem ci robić program o 12, bo tak, nie zrobię się 12, problemy techniczne, reasumpcja Ligi Mistrzów. No słuchaj, i po co? Ja nie układam grafiku. Słuchaj się starszych, mówię ci. Będziesz dłużej żył i będzie ci lepiej, jak się będziesz słuchał starszych. Panie Mateuszu, jedna rzecz. Kuba Świerczok. Tutaj musimy przejść do tego tematu. Polak posądzony o doping po jednym z meczów Ligi Mistrzów Azjatyckiej w Korei Południowej był badany. No i wyszedł tam mu jakiś specyfik sercowy. Ja zbadałem sytuację i chciałem wiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Co prawdopodobnie znaczy, co znaczy taki specyfik sercowy? Specyfik sercowy, który jakby zakochał się i to wykryli, czy jak? który pomaga gdzieś tam w wydolności organizmu. On może w śladowych ilościach znajdować się w niektórych lekach przeciwbólowych, a także w niektórych lekach na przeziębienie. On był przeziębiony, on także przyjmował leki przeciwbólowe, natomiast no, wszystko było pod kontrolą lekarza. On oczywiście mówi, że żadnego dopingu nie stosował na pewno świadomie. No jedyna opcja to jest taka jak u Kuby Wawrzyniaka, który po prostu gdzieś tam przez przypadek coś przyjął razem z innymi lekami i to znalazło się na liście środków niedozwolonych. Jak twoim zdaniem będzie ta sytuacja wyglądała? Bo nawet sam Kuba do końca nie wie, jak to będzie wyglądało, z tego względu, że w tym momencie jego klub, a więc Nagoya Grampus, będzie się odwoływał, będzie mu pomagał. To nie jest tak, że oni go zostawiają, ale chcą mu gdzieś pomóc. Normalnie, gdyby Kuba nie grał tam dobrze, nie strzelał bramek, to by nawet wieczyłbym spisek, że może jego klub gdzieś tutaj był w to zamieszany, żeby tej umowy nie respektować, ale Kuba tam się wprowadził świetnie, został z miejsca gwiazdą drużyny, więc absolutnie tutaj takich rzeczy nie podejrzewam. No tutaj akurat mówisz o jakichś specyfikach, które mają wpływ na pracę serca czy na lepszą wydolność. Kuba Wawrzyniak z kolei się odchudzał. Znam też zawodników, którzy jedli amerykańskie odżywki albo amerykańskie inne suplementy, które no, po prostu były pełne sterydów, bo zupełnie inny jest jakby standard tych odżywek w Europie, a inny w Stanach Zjednoczonych. No, za mało mam takich informacji, powiedziałbym, dokładnych i za mało mam tej wiedzy bezpośredniej, żeby dzisiaj wyrokować tutaj, co się wydarzy z Kubą Świerczokiem. No, mam nadzieję, że to będzie gdzieś, powiedziałbym, udokumentowana sprawa medyczna związana właśnie z tymi lekami na serce i że chłopakowi nic nie będzie grozić, no bo po pierwsze to jest jakiś smród, który się potem ciągnie, po drugie no może być jakaś dyskwalifikacja. Zaczął fajnie, miałem nadzieję, że trenując z tym zespołem w pełni podczas okresu przygotowawczego pokaże nam w następnym sezonie J-League swoje wielkie oblicze, swoją wielką formę i realnie będzie walczył już o tytuł króla strzelców Ligi Japońskiej. Tym bardziej, że Mateusz, też ciekawa sytuacja. Massimo Ficadenti, a więc aktualny szkoleniowiec Nagoi, został zwolniony i to też chyba dobra informacja dla Kuby Świerczoka, bo wiemy, że on miał jakiś kompletnie niezrozumiały system rotacji, chociażby w ostatnim spotkaniu z Urawą Red Diamonds nie grał Kuba Świerczok, mimo że to był mecz, jakby nie było, no, wiesz, o Ligę Mistrzów ten ostatni i nie mecz był nawet w kadrze meczowej. Wiesz, tak? Ten ostatni mecz, jak był o co
coś, to jednak trener mógł kalkulować, że jest tam już jakieś podejrzenie dopingowe. Ja myślę, że pewne rzeczy wyszły. No podobno nie było. No ale wiesz, no to podobno było, to Kopernik nie żyje. No być może tam pewne rzeczy były wiadome już, no tak, w klubie. Ale też nie możemy mówić, że tego systemu rotacji nie było, bo sam Kuba też narzekał, że nie gra regularnie i czasami na przykład ma w meczu coś takiego, że czuje, że coś gdzieś mu wpadnie, a około 60 minuty, 70 on jest zdjęty do pazy, bo wiemy, że napastnik, no jednak tę regularność w grze, no to jest coś, czego potrzebuje bardzo. No, piłkarz najlepiej to czuje sam. Ja myślę, że też czasami patrzysz, jak ten robi zmiany, a ty z punktu widzenia widza czy komentatora masz takie przeświadczenie, że to jeszcze może być jego mecz, że to jeszcze może być jego dzień, że akurat tego piłkarza byś w danym momencie nie zmieniał. Trener na to spogląda troszeczkę inaczej, swoim trenerskim, sprawiedliwym, analitycznym okiem i czasami takiego piłkarza po prostu zaprasza już na ławkę rezerwowych. Ale mówię, no dla Kuby najważniejsze, żeby się udało tutaj jakby skutecznie zareagować, żeby nie było żadnych komplikacji, wątpliwości, bo gdzieś jakieś zawieszenie, to znowu będzie oznaczać brak komfortu psychicznego, brak pełnego przygotowania do następnego sezonu i znowu pewnie gdzieś tam go zobaczymy w następnym sezonie fragmentarycznie. Także być może nam się uda za tydzień połączyć czy z Kubą, czy z Jarkiem Kołakowskim, pogadać trochę więcej, czy z menadżerem, czy z samym zawodnikiem, o co chodzi, jakie jest zagrożenie. Oni sami nie wiedzą dokładnie, chodzi. Dlatego też dzisiaj tutaj specjalnie nie proponowaliśmy Jarkowi tego łączenia, no bo w zasadzie mógłby powiedzieć tyle, ile my sobie tutaj spekulujemy w tym studiu. Mateusz, no to błyskawicznie przechodzimy do innych zawodników kluczowych wydarzeń tego weekendu, a więc debiut od pierwszych minut w Premier League Przemka Płachety z Manchesterem United. My widzą brak tych łączeń, prawda? Bo mieliśmy przygotowane łączenia. Mamy Patryka Pedę, mamy także Bartka Pikula z Opawy. Przeprosimy. Patryk Peda to oczywiście Spal, natomiast my z chłopakami porozmawiamy, nie chcemy ryzykować przy tych problemach z wizją, że znowu nam się coś wywali. Także chwilę sobie porozmawiamy o tym weekendzie, a myślę te łączenia sobie przełożymy na przyszłe tygodnie. Na pewno jeszcze nie raz uda nam się z Patrykiem czy z Bartkiem porozmawiać. Mateusz, to jeżeli chodzi o Przemka Płachetę, pewnie widziałeś ten występ albo przynajmniej jakiś obszerny skrót jego zagrań. Powiem ci, moim zdaniem jeden z zawodników takich solidniejszych na pewno w całym Norwich, też był wybrany spośród całego klubu jako jeden z czterech zawodników do kandydat, był jednym z czterech kandydatów do Man of the Match. Natomiast no, musimy powiedzieć, że też rywal trudny. Z tyłu może mogło być trochę lepiej, ale kilka razy dał akcenty z przodu. Chociażby mówimy tutaj o tej sytuacji z Maguire'em, kiedy go wkręcił w polu karnym. No, wiemy, że jednak mamy problem na pozycji lewego wahadłowego, więc jeśli byłby to Płacheta regularnie grający kilka meczów z rzędu, to byłby to realny kandydat dla trenera Sousy, żeby zagrać w meczu z Rosją. Wrócił w tej chwili do grania też Arek Reca i to też na pewno wzmocni konkurencję na tej pozycji, no bo jednak nawet spoglądając na tych chłopaków, to raz patrzymy na ich miejsce w hierarchii drużyny, na ich miejsce klubów w hierarchii ligi, natomiast no, dla nas też bardzo ważnym tematem są sprawy reprezentacji. Grał w ten weekend Rybus, grał Reca, zagrał Płacheta, to już jest dobra informacja, no bo na razie praktycznie nie ma tego w grze, który wystąpił w najważniejszych meczach, a więc Tymka Puchacza w Unionie Berlin. Natomiast no, dopiero kolejne tygodnie będą mnie przekonywać, czy coś drgnęło, czy coś się tak naprawdę zmieniło w myśleniu trenera Norwich w kontekście Przemka Płachety, czy też to jest taka ekspozycja zawodnika jak kiedyś w West Bromie Kamila Grosickiego, żeby go pokazać 3-4 razy po to, żeby zjawił się jakiś ewentualny kontrahent i piłkarza wykupił. No zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sytuacja. Słuchaj, to jeszcze na sam koniec polski mecz we Włoszech, a więc Żurkowski kontra Zieliński, Napoli kontra Empoli. 1-0 mecz wygrany przez Empoli. Obaj Polacy zeszli z jakimiś problemami zdrowotnymi. Piotrek Zieliński, chodziło tam o jakieś problemy z oddychaniem. Ostatecznie okazało się, że wszystko jest w porządku. Dzisiaj pewnie poznamy, jaka jest diagnoza odnośnie Szymona Żurkowskiego. Skręcona kostka, ale wydaje się, że nie wykluczy go ten uraz na dłuższy czas z gry.
Odmuchamy, chuchamy na Szymona Żurkowskiego, bo wiemy, że to jest chłopak utalentowany, o którym się mówiło jakiś czas temu, że być może nawet kandydat do pierwszego składu reprezentacji. Potem dłuższa przerwa. W zasadzie w każdej sytuacji, kiedy on pada na murawie, to drżymy, że to będą następne miesiące przerwy. Kilka tygodni temu też się wydawało, że będzie dłuższa przerwa. Okazało się, że nie była. Teraz z tego, co nam się udało ustalić, to też ta przerwa wygląda na to, że nie będzie dłuższa, że nie będzie konieczności jakiejś dłuższej hospitalizacji. Także niech Żurkowski gra o swoje. No w końcu mamy piłkarza na poziomie Serie A, jeśli mówimy o Żurkowskim, czyli moim zdaniem w tym miejscu, do którego aspirował, do którego gdzieś predestynuje jego talent, pracowitość, charakter. Natomiast no, gdzieś ta piłka duża zawodowa ma to do siebie, że tym pierwszym kryterium jest zdrowie, jest jakby też to przygotowanie do wysiłku co kilka dni na najwyższym poziomie, do pewnej intensywności zajęć, do właściwej intensywności podczas gry, także no mamy nadzieję, że potwierdzą się te wstępne diagnozy i tam specjalnie nic Żurkowskiemu się nie stanie, a Piotrek myślę, że ureguluje oddech i na Barcelonę będzie gotowy. Za nami Liga Mistrzów, za nami faza grupowa europejskich pucharów. Zostaje w Lidze Mistrzów Robert Lewandowski, będzie także Wojciech Szczęsny, Kamil Piątkowski, ale także rozgrywki na antenie Viaplay, a więc tam możemy sobie oglądać Ligę Europy, Ligę Konferencji Europy, w Lidze Europy Zieliński, Fabiański, Karbownik, Majecki, natomiast czyli Liga Konferencji... Dwóch do grania. Tak, natomiast Liga Konferencji Milik, które spadły z Ligi Europy, Zalewski, Grabara, Wilczek, a także Karol Świderski. Tych zawodników możemy oglądać na antenie Viaplay. Błyskawicznie przechodzimy do raportu kadrowiczów. Na sam koniec zobaczymy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o tych zawodników, których powoływał ostatnio Paulo Souza, Kamil Grabara. Tam się zakończyła runda jesienna. Łukasz Skorupski 90 minut, z Torino 90 minut, również Wojciecha Szczęstego. Obrońcy Jan Bednarek 90 minut z Arsenalem, 67 minut z Genoą Bartka Bereszyńskiego. Matikasz, który będzie dzisiaj gościem Wojtka Pieli w Football Bloody Hell, 90 minut z Liverpoolem. Paweł Dawidowicz kontuzja, na ławce rezerwowych Kamil Glik. No trochę nas martwi to, że Kamil w ostatnim czasie albo gra mało, albo wcześniej nie grał w ogóle ze względu na zawieszenie, teraz na ławce rezerwowych. 90 minut Robert Gumny, 90 minut Helik, choroba Tomasza Kędziory, COVID, do tego Tymoteusz Puchacz poza kadrą, co nas nie zaskakuje. Maciej Rybus 90 minut w wygranym meczu z UFO. Pomocnicy Przemysław Frankowski 90 minut, szalony mecz. A widziałeś, że Augustyniak się już wydźwignął ze strefy spadkowej w tak, Rosji? Tak, i asysta w ostatnim spotkaniu. Już mają 19 punktów. Dokładnie. Kamil Jóźwiak 90 minut, no to nas bardzo cieszy, bo wiemy, jak te minuty są potrzebne Kamilowi Jóźwiakowi. Mateusz Klich 32 minuty, pauza za czerwoną kartkę Grzegorza Krychowiaka, Karol Linette na ławce, przełożony mecz z Tottenhamem Jakuba Modera, do tego Przemysław Płacheta, o którym mówiliśmy, 69 minut z Manchesterem United, Damian Szymański 60 minut i Piotr Zieliński 21 minut zszedł z powodu problemów oddechowych. No i napastnicy Adam Buksa po sezonie, Robert Lewandowski 90 minut, tym razem bez gola, natomiast była asysta w tygodniu w rozgrywkach Ligi Mistrzów z Barceloną, Krzysztof Piątek na ławce, ale ze Strasburgiem no to nie, tu mamy błędy. Mamy błędy, nie, panowie. Karol Świderski 16 minut i Arkadiusz Milik 3. A nie, no bo tu mamy wszystko pomieszane, czyli... Raczej z Bielefeldem tak. Milik nie mógł zagrać, chyba że no jako tak, piłkarz to... Augsburga kiedyś, Świderski. Dobra. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o Polaków. Przepraszamy za nasze dzisiejsze problemy techniczne. Troszkę byliśmy w formie podcastu, troszkę byliśmy w formie wideo, ale może czasem na nasze twarze lepiej nie patrzeć. Mateusz Borek. Mówię o sobie przynajmniej. Adaś, to sobie widzę, że grafik też miał problemy techniczne jak Mike Nawrocki w ostatniej kolejce. Mateusz Borek, dziękuję. O 15:00 widzimy się w kolejnym już dzisiaj losowaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Także kończymy, żeby te nasze problemy techniczne naprawić. Dzięki wielkie. Dajcie łapkę w górę i dobrego dnia.